pan profesor Andrzej Lubbe zapewne opowie nam dzisiaj o tym, jakie tak naprawdę są przyczyny kryzysu, na ile ten kryzys europejski łączy się z kryzysem światowym i jakie mamy szanse wspólnie z tego kryzysu wyjść. O tak. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. A jeżeli bym umiał odpowiedzieć na tak postawione pytanie, to byłbym już noblistą od dawna, prawda? Więc problem jest bardzo skomplikowany i nie tylko dlatego, że jako akademik może mam pewną skłonność do zbytniego mieszania, prawda? Ale rzeczywiście po prostu tak jest. Tak, po pierwsze tak, mówimy o kryzysie, nie tak? I teraz tak, nie ma teorii bezzałożeniowej, więc od razu trzeba się postawić sobie pytanie, o czym na dobrą sprawę mówimy, tak? Co to znaczy na dobrą sprawę kryzys? I na gruncie instytucjonalnym, jak tutaj pan powiedział, sprawa jest znacznie prostsza, to znaczy, jeżeli mówimy o kryzysie instytucji, to instytucja się rozpada bądź się po prostu degeneruje i zmienia swoje, można powiedzieć, cele funkcjonowania albo staje się, można powiedzieć, nieznośna dla otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kryzys w ekonomii, sprawa nie jest taka prosta. Więc moje ujęcie jest znacznie bardziej ujęciem ekonomicznym, chociaż oczywiście do instytucji będę musiał trochę nawiązać. Dlaczego? Dlatego, że strefa euro nie jest koncepcją ekonomiczną stricte, tylko jest koncepcją instytucjonalną, bardziej polityczną. I to było zresztą wiadomo od dawna, od samego początku. No ja tutaj, jak widzę, należę trochę takiego innego pokolenia, prawda? To znaczy, jak patrzę na salę, to zdecydowana większość to są tutaj ludzie młodzi i to daje mi z jednej strony pewnego rodzaju przewagę, ale z drugiej strony taki handicap trochę. Dlaczego? Dlatego, że jak się zajmie człowiek integracją przez kilkadziesiąt lat i widzi całą tą ewolucję Unii Europejskiej, a zacząłem się zajmować integracją i socjalistyczną, nazwijmy to sobie, tą europejską w końcu lat 60., to dopiero widać jak na dłoni, co może polityka zrobić z takiego procesu. Ponieważ mamy tutaj wyraźnie dwie płaszczyzny. Jest to płaszczyzna, nazwijmy sobie, integracji ekonomicznej, integracji politycznej i widać wyraźnie, jak te czynniki polityczne zaczęły z biegiem czasu coraz bardziej dominować nad, można powiedzieć, tym czystym procesem integracyjnym od strony ekonomicznej, który jest w gruncie rzeczy stosunkowo prosty i chyba trudno było na przykład postawić taką tezę, czy bronić tak postawić, to można, ale bronić skutecznie taką tezę, że na przykład integracja europejska w latach 60. czy 70. była dla kogoś niekorzystna. Potem dopiero prawie zaczęły się schody wraz, nazwijmy sobie, z upolitycznieniem tego całego procesu coraz bardziej. Ale może tak, co to znaczy na przykład kryzys w ekonomii? Otóż dla tych z Państwa, którzy się ekonomią zawodowo nie zajmują, to może będzie nawet pewnego rodzaju zaskoczenie, że w tak zwanej ekonomii rynkowej unika się słowa kryzys. No weźmy na przykład bardzo taki poważne, popularne opracowanie New Palgrave Dictionary of Economics. Tam w ogóle nie ma słowa kryzys. To są takie określenia jak cykle, recesja, kryzys nie ma. Kryzys jest tam określony, tylko że jest to takie, można powiedzieć, określenie, które występuje wyłącznie w ekonomii marksistowskiej. I wiązało się z czym? No wiadomo, z ogólnym kryzysem kapitalizmu, prawda? No i że to, natomiast jeśli chodzi o gospodarkę socjalistyczną, to tych kryzysów w ogóle nie było. A czy rzeczywiście w gospodarce rynkowej, nie lubię określenia kapitalistyczna, w sytuacji rynkowej, kryzysów nie ma. O to zależy od definicji kryzysu, prawda? Otóż jeżeli na przykład mówimy, że sytuacja, można wiązać pojęcie kryzysu z ujęciem takim bardziej instytucjonalnym, to przedstawione przed chwilą, albo z ujęciem bardziej rynkowym. I wtedy to ujęcie kryzysu jest takie trochę bardziej jak w medycynie. Znaczy kryzys to przełom. Na dobre albo na złe, tak? Otóż gospodarka rynkowa z natury rzeczy nie może się rozwijać w sposób liniowy. Nie ma po prostu takiej możliwości, takiej opcji. W latach 90. była taka szkoła, prawda, tej nowej ekonomii, czyli oni dowodzili, że w tym momencie jesteśmy na takim poziomie zaawansowania technologicznego, tyle wiemy o gospodarce, że możemy sobie, prawda, darować te wszystkie wahania cykliczne, będziemy śmiało iść do przodu, tak? Aleluja i do przodu, nie ma problemu, tak? No, bardzo szybko się okazało, że były to po prostu
po prostu złudzenia. Czyli mamy sytuację następującą. Gospodarka rozwija się w sposób cykliczny, wahania te mogą być bardzo bolesne, często nawet długotrwałe. W związku z tym powstaje pytanie, no dobrze, w związku z tym, kiedy możemy myśleć o kryzysie? I to nie jest pytanie czysto teoretyczne. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim daje pożywkę różnego rodzaju nurtom politycznym. Mówi, o, kryzys tu, kryzys tamten. Ja muszę powiedzieć, że od pewnego czasu jestem wręcz zdumiony. Wszyscy gadają o kryzysie, przepraszam za taki kolokwializm, tak? Poczynając od studentów do pracowników naukowych, prawda, polityków, wszyscy, kryzys tu, tam, kryzys tożsamości, kryzys tam, no nie wiem, jakiś tam environmental crisis, prawda, byłem na takiej konferencji w Stanach i połowa konferencji była poświęcona, prawda, kryzysowi w tej dziedzinie. Kryzys, kryzys, kryzys. Więc ja opuszczam tę, można powiedzieć, sferę zajęcia i mówię w ten sposób. Mamy kilka pytań w związku z naszą tę konferencją, które można te pytania sformułować w sposób następujący, moim zdaniem. Czy jest kryzys gospodarki globalnej? Czy jest kryzys w Unii Europejskiej? I czy jest kryzys w strefie euro? I czy jest jakiś związek pomiędzy tymi zjawiskami, jeżeli przyjmiemy, że te kryzysy rzeczywiście występują? I to jest tak, że jak powiedziałem, przyjmuję taką opcję, prawda, że rzeczywiście gospodarka rynkowa rozwija się w sposób cykliczny, w związku z tym mamy, można powiedzieć, od kryzysu do kryzysu, tak? Jak są ekonomiści, jak nam się wygładzi trend, prawda, no to mamy jakiś tam element, prawda, tutaj znoszący. I teraz wchodzimy w sferę ocenną. No dobrze, czy ten kryzys ma jakieś duże znaczenie, czy jest rzeczywiście przełomem, czy nie jest przełomem? No i tutaj muszę wrócić do tego, co powiedziałem przed chwilą o swoim wieku. Nie widzę żadnych w tym momencie przełomowych zjawisk tego typu, że na przykład wchodzimy w zupełnie nową jakąś erę. Była taka konferencja w Polskiej Akademii Nauk 3 lata temu chyba. Miałem tam taki krótki referat na podobny temat i byłem jedynym, który powiedziałem, że nie, no wydaje mi się, że tam nie będzie, że w ogóle nie wprowadzą całego szeregu ograniczeń, prawda, nie będzie jakiegoś tam wysokiego podatku na obroty kapitałowe, tu się nie nałoży kagańca, nie tego, nie wszystkiego. Rynek się rządzi swoimi prawami, są potężne siły na świecie, które mają tego pilnować. Zmiany oczywiście będą, ale oczywiście, że będą. Prawda, tak jak moja babcia, która przeżyła tam ileś tam wojen światowych, ileś tam rewolucji, prawda, się pytałem babci, jak to tam było, a w spokojne czasy to było tak i tak. No jak to spokojny czas, znaczy przed rewolucją, jaką rewolucją? No 1905 roku, prawda, no więc to jest, prawda, wszystko można powiedzieć, że względna. Więc przyjmuję tego rodzaju założenie. Mamy bez cały czas wahania, fluktuacje. W skali globalnej oznacza to jednocześnie, że te fluktuacje są bardzo nierównomiernie rozłożone. To znaczy mamy fluktuacje na przykład regionalne, tak? Mamy fluktuacje te regionalne, można to pociągnąć na przykład, powinno się przenosić w ten sposób, że jeden region będzie uzyskiwał coraz większą przewagę nad innymi regionami, co będzie oznaczało, że w innych regionach będzie można myśleć o rodzaju kryzysu. Dlaczego? No dlatego, że na przykład ten region dominujący będzie narzucał swoje zasady gry. No tam czasami to się nazywa takie zasady organizujące gospodarki światowej. No kiedyś takim regionem była Europa, tak? Była to europeizacja gospodarki światowej i gospodarka globalna, w którym żyjemy, jest oparta na, można powiedzieć, europejskich zasadach, europejskich instytucjach. No, w tym momencie mamy przykład, na przykład w wschodniej Azji, prawda? Chiny, Japonia wcześniej i tak dalej, znaczenie Europy spada, mamy gospodarkę Pacyfiku, to można powiedzieć tak, rzeczywiście na tym etapie globalizacji od strony globalnej można mówić o kryzysie gospodarki europejskiej, tylko z tego niewiele wynika. Tak? No wiadomo, tak zawsze po prostu było, po prostu tak będzie. Albo się gospodarka europejska do tego dostosuje, albo się po prostu nie dostosuje. Tutaj chciałem przywołać na dwa naprawdę wielkie nazwiska. To jest Schumpetera i Hirschmana, prawda? Otóż Schumpeter, ci z Państwa, którzy niekoniecznie studiowali ekonomię, ale jak się zajmuje się nawet politologią, to na pewno wiedzą, że Schumpeter w ogóle uważał, że warunkiem postępu jest tak zwana twórcza destrukcja. Znaczy, jeżeli nie ma życia rozwoju liniowego, to się będzie rozkładać na bardzo różne płaszczyzny, na bardzo różne obszary. W związku z tym bez tej twórczej destrukcji postępu po prostu nie będzie. Hirschman szedł nawet dalej, prawda? On w ogóle uważał, że jakakolwiek stabilizacja oznacza stagnację. Prawda? W związku z tym
moja opinia jest tutaj następująca. Jeżeli mówimy o gospodarce globalną, nie ma w gospodarce globalnej żadnego kryzysu jako w gospodarce globalnej. Są oczywiście kryzysy cząstkowe. Nie będę dyskutował na temat tam środowiska czy tak dalej, bo na pewno w niektórych obszarach taki kryzys na przykład występuje. Czy tutaj kryzysu po prostu nie ma? Układ sił się zmienia i tak dalej. To zupełnie jest inna sprawa. Teraz jest pytanie, czy jest kryzys w Unii Europejskiej. No i tutaj jest sprawa znacznie, można powiedzieć, poważniejsza. Dlaczego? Dlatego, że jak wcześniej powiedziałem, nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia globalnego kryzys jest. Jakie są przejawy tego kryzysu? No to, że znaczenie Unii Europejskiej spada. Tutaj no, wręcz śmiesznie na przykład brzmią różnego rodzaju takie programy typu strategii lizbońskiej. Strategia lizbońska została uchwalona w roku 2000, w 2004 bodaj roku była taka zamknięta konferencja tutaj w Warszawie, na którą przyjechało no, bardzo wiele no, tuzów, nazwijmy to sobie takich, no, z Unii Europejskiej, na profesorów, których opracowania na pewno Państwo znacie i tak dalej. I wtedy w 2004 roku było powiedziane wprost, strategia lizbońska do kosza. No jak dobrze wiemy, strategię lizbońską ciągnięto do 2010 roku, teraz mamy drugą Lizbonę, prawda? No co z niej wyjdzie, to też wiadomo. Pytanie jest, jakie są przyczyny tego kryzysu, znaczy, dlaczego akurat to znaczenie Europy spada z punktu widzenia globalnego, prawda? Czy to jest nieuchronne? No w moim przekonaniu tak. No. No, trendy demograficzne jakieś inne powodują, że z tego punktu widzenia znaczenie Europy będzie małe, co oczywiście rodzi cały szereg konsekwencji również politycznych, na przykład współpraca atlantyckiej, Europy, Stany Zjednoczone i tak dalej. No ale to troszkę można powiedzieć inne można powiedzieć pytanie. I teraz, czy Unia Monetarna jest przejawem jakiegoś kryzysu w Unii Europejskiej? No tutaj sytuacja jest moim zdaniem najciekawsza. Dlatego, że jest nawet taka teoria, dosyć zresztą popularna, że ekonomiczna, że o kryzysach można mówić wyłącznie w sferze finansowej. Bardzo znany ekonomista, tak jak Eugene Green, napisał nawet w ten sposób, że gdyby nie było rynków finansowych, nie byłoby kryzysów. No i teraz jest pytanie, no dobrze, to mamy w tym momencie Unię Monetarną i czy ta Unia Monetarna to jest takie niechciane dziecko integracji europejskiej, czy może coś innego? No, moja opinia jest następująca. Przyspieszenie integracji w sferze monetarnej było oparte na dwóch założeniach. Pierwsze założenie to rzeczywiście to, że w systemie płynnych kursów walutowych po 1973-1976 roku procesy integracyjne w Europie, wszystkie polityki europejskie stanęły przed trudnym problemem, trudnym wyzwaniem. Ale nie była to rzecz najważniejsza. Najważniejsze było to chyba, że właśnie wtedy dokonał się ten przełom w Unii, który polegał na tym, że należy integrację europejską przyspieszyć za wszelką cenę. No i tutaj mamy oczywiście Unię Monetarną. Tak? To miał być, to można powiedzieć, ten no, kaftan, tak? Który miał spinać wszystkie kraje w ten sposób, że już nie było wyjścia, prawda? Że jeżeli rzeczywiście doprowadzimy do tego, że mamy tą Unię Monetarną, to ta integracja europejska z natury rzeczy poleci w kierunku no, można powiedzieć, najbardziej radykalnej integracji politycznej. Czy Unia Monetarna została opracowana w sposób właściwy? To jest kolejne takie pytanie. No to jest w ogóle temat na oddzielny wykład zupełnie, ale to można powiedzieć tak, że nie ulega wątpliwości, że w momencie tworzenia Unii Monetarnej obszar europejski nie był optymalnym obszarem walutowym. Niezależnie od tego, czy będziemy ciągnąć, można powiedzieć, od takich założeń teoretycznych, czy Lord Mandela, który kładł nacisk przede wszystkim na mobilność czynników produkcji, czy McKinnona, który kładł nacisk przede wszystkim na problem integracji wewnętrznej Unii Europejskiej, w żadnym z tych, można powiedzieć, nurtów nie był to wspólny obszar walutowy. Czy oznacza to, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim, no, ja wiem, rzeczywiście kryzysem. Wydaje mi się, że tak. Dlaczego? No bo tutaj, co właśnie tutaj Pan przed chwilą mówił, tutaj wchodzimy bardziej w sferę instytucjonalną. Jeżeli rzeczywiście nie jest to optymalny obszar walutowy, to w tym momencie musi powstać jakaś, no, powinna być instytucja, która będzie to wszystko pilnować. Tą instytucją jest oczywiście Europejski Bank Centralny, ani nawet system europejskich banków, tylko po prostu cała Unia Europejska jako jednostka przede wszystkim polityczna. Jeżeli ktoś z Państwa się tym sprawami zajmował, to na pewno zwrócił uwagę,
że na przykład w roku, ja studentom daję takie artykuły do czytania, na przykład w 2003-2004 roku były takie artykuły w prasie nawet niefachowej, no w Newsweeku na przykład, prawda, amerykańskim, to mówi w ten sposób, że Grecja w Unii Monetarnej, przecież to jest nieporozumienie w ogóle. Jaki był odgłos na tego rodzaju poglądy w Europie? Bo to są poglądy amerykańskie. Prawda? Nie było żadnej merytorycznej dyskusji. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na ojców założycieli tych teorii wspólnego obszaru walutowego czy optymalnego obszaru walutowego, to się okazuje, że od samego początku dosyć duży nacisk był kładziony na problem zróżnicowania poziomu rozwoju ekonomicznego krajów tworzących Unię Monetarną. W ogóle to zniknęło z dyskursu, prawda? Wszyscy przeszli na etapie jakieś, prawda, narzędziowe. Tymczasem jest to problem zasadniczy. Na przykład w podręcznikach, prawda, na przykład czyta podręczniki z ekonomii, to co tam można na przykład przeczytać? Że korzyści z Unii Monetarnej będą tym większe, im większy będzie zakres integracji krajów Unię tą tworzących. No dobrze. Postawmy sobie bardzo proste pytanie, nie potrzeba tutaj wysokiego wykształcenia ekonomicznego. Bardzo proste pytanie. A co będzie, jeżeli na przykład mamy kraj A, który jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym, który się integruje z krajem B, który jest słabo rozwinięty? Z ekonomicznego punktu widzenia powstaje cała masa problemów. Dla tych z Państwa, którzy się zajmują ekonomią, proszę sięgnąć, bo jest takie twierdzenie Haroda Balasy Samuelsona, który właśnie pokazuje na, można powiedzieć, pułapki związane z takim podejściem. Początkowo to było omawiane, a potem zniknęło, nie ma tego, prawda? Czyli można powiedzieć w ten sposób, że uważam, że jeśli chodzi o gospodarkę globalną, trudno jest się mówić o kryzysie. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia Europy, to możemy powiedzieć tak, rzeczywiście Europa jest w kryzysie z punktu widzenia gospodarki globalnej, natomiast próba, można powiedzieć, poratowania pozycji europejskiej poprzez ściślejszą integrację, na przykład przez stworzenie Unii Monetarnej, jest pomysłem, no chyba jednak, chybionym. I na zakończenie też można powiedzieć taka, no nie tyle można powiedzieć zagadka, co prośba. Proszę Państwa, mamy pakt fiskalny. Ten pakt fiskalny, ja o tym dlatego mówię, że studenci mnie na przykład w ten sposób na rapiej zaczepiają. Ten pakt fiskalny nie ma żadnego związku z federalizmem fiskalnym. Jest taka teza, która mówi, że warunkiem tego, żeby wszystkie kraje odnosiły korzyści z integracji, jeżeli poziom zróżnicowania ekonomicznego kraju jest znaczący, jest federalizm fiskalny. Otóż podstawą federalizmu fiskalnego jest stabilność redystrybucji środków. W federalizmie fiskalnym tak to wygląda, prawda? W pakcie fiskalnym nie ma żadnej redystrybucji środków. Niemcy mówią, prawda, wyraźnie. Wszyscy mamy trzymać, prawda, tutaj. Jeżeli mamy Unię Monetarną, to w Unii Monetarnej nie ma polityki pieniężnej, niezależnej, prawda, indywidualnej. Pozostają jakieś elementy polityki fiskalnej. A w tym momencie Niemcy mówią tak, to w porządku, to ale tą politykę fiskalną sobie to ja zharmonizuję. Czyli tutaj to już jest, w ogóle można powiedzieć, wchodzimy w jakiś, można powiedzieć, obszar, który jest no w 100% upolityczniony. I teraz jest tak, mamy federalizm fiskalny w jakich krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. I to jest teraz pytanie, no znowu bardzo proste, rzecz ciekawa, no przecież w geografii ekonomicznej, nie tylko w nowej, tak jak się mówi, ale i starej geografii ekonomicznej, tutaj można przywołać nazwiska Krugmana, Winablesa, masa autorów, prawda? I oni na to zwracali uwagę przecież, że występuje tendencja do aglomeracji. To znaczy tendencja do aglomeracji. No właśnie, mamy przykład Stanów Zjednoczonych czy Niemiec, pomimo federalizmu fiskalnego, wspólnej waluty funkcjonującej przez wiele lat, zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami Stanów Zjednoczonych czy Niemiec wcale się nie zmniejsza, a nawet się zwiększa. Prawda? Także nie oszukujmy się, federalizm fiskalny nie jest żadnym rozwiązaniem tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Wspomniał pan, że Europa, Unia Europejska jest już mocno osłabiona kryzysem, a przez to maleje jej znaczenie w świecie. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi, czy Europa potrafi się odrodzić, w jakiej formie, czy ten model europejskiej gospodarki, który dzisiaj obserwujemy, przetrwa w momencie, kiedy rosną najróżniejszej maści populizmy w Europie. Jednym z nich jest taki populizm, który niestety często przejawia się w wypowiedziach najważniejszych europejskich polityków.
taki populizm, który na własny użytek nazwałem antykapitalistycznym. Kapitalizm stał się w ostatnich latach słowem tabu w Europie Zachodniej i nawet tak formalnie konserwatywni czy prawicowi politycy jak Nicolas Sarkozy, do niedawna prezydent Francji, pozwalali sobie na bardzo drastyczne i radykalne stwierdzenia o dzisiejszej formie kapitalizmu światowego. Wszyscy chcieliby ów kapitalizm naprawiać. Twoje, można powiedzieć, cele funkcjonowania albo staje się, można powiedzieć, nieznośna dla otoczenia. Natomiast jeżeli chodzi o kryzys w ekonomii, sprawa nie jest taka prosta. Więc moje ujęcie znacznie bardziej ujęciem ekonomicznym, chociaż oczywiście do instytucji będę musiał trochę nawiązać. Dlaczego? Dlatego, że strefa euro nie jest koncepcją ekonomiczną stricte, tylko jest koncepcją instytucjonalną, bardziej polityczną. I to było zresztą wiadomo od dawna, od samego początku. No ja tutaj, jak widzę, należę trochę takiego innego pokolenia, prawda? To znaczy, jak patrzę na salę, to zdecydowana większość to są tutaj ludzie. Z biegiem czasu coraz bardziej dominować nad, można powiedzieć, tym czystym procesem integracyjnym od strony ekonomicznej, który jest w gruncie rzeczy stosunkowo prosty i chyba trudno było na przykład postawić taką tezę, czy bronić tak, postawić to można, ale bronić skutecznie taką tezę, że na przykład integracja europejska w latach 60. czy 70. była dla kogoś niekorzystna. Potem dopiero, prawda, się zaczęły się schody wraz, no, nazwijmy sobie, z upolitycznieniem tego całego procesu coraz bardziej. Ale może tak, co to znaczy na przykład kryzys w ekonomii? Pan profesor Andrzej Lubbe zapewne opowie nam dzisiaj o tym, jakie tak naprawdę są przyczyny kryzysu, na ile ten kryzys europejski łączy się z kryzysem światowym i jakie mamy szanse wspólnie z tego kryzysu wyjść. O tak. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. A jeżeli bym umiał odpowiedzieć na tak postawione pytanie, to byłbym już noblistą od dawna, prawda? Więc problem jest bardzo skomplikowany i mówię to nie tylko dlatego, że jako akademik może mam pewną skłonność do zbytniego mieszania, prawda? Ale rzeczywiście po prostu tak jest. Tak, po pierwsze tak, mówimy o kryzysie, nie, tak? I teraz tak, nie ma teorii bezzałożeniowej, więc od razu trzeba się postawić sobie pytanie, o czym na dobrą sprawę mówimy, tak? Co to znaczy na dobrą sprawę kryzys? I na gruncie instytucjonalnym, jak tutaj pan powiedział, sprawa jest znacznie prostsza, to znaczy, jeżeli mówimy o kryzysie instytucji, to instytucja się rozpada bądź się po prostu degeneruje i zmienia się młodzi. I to daje mi z jednej strony pewnego rodzaju przewagę, ale z drugiej strony taki, handicap trochę. Dlaczego? Dlatego, że jak się zajmie człowiek integracją przez kilkadziesiąt lat, widzi całą tą ewolucję Unii Europejskiej, a zacząłem się zajmować integracją i socjalistyczną, nazwijmy to sobie, tą europejską w końcu lat 60., to dopiero widać jak na dłoni, co może polityka zrobić z takiego procesu. Ponieważ mamy tutaj wyraźnie dwie płaszczyzny. Jest to płaszczyzna, nazwijmy sobie, integracji ekonomicznej, integracji politycznej i widać wyraźnie, jak te czynniki polityczne zaczęły